Dobry wieczór Państwu. Cieszę się bardzo, że dzisiaj możemy w Nowym Targu uczestniczyć w wyjątkowym koncercie, jak już powiedziano, który zawdzięczamy Lasom Państwowym. Chcieliśmy złożyć Państwu szczególne życzenia. Życzenia, które na początku 2023 roku popłyną od szczególnego zespołu, który już wypracował sobie znaczącą markę na scenie polskiej i polskiej kulturze, a przede wszystkim na Podhalu cieszy się bardzo dużą renomą. Dziękuję, że dzisiaj zagra dla nas Mała Armia Janosika. Mała, ale tylko w cudzysłowie. Bo wielka, wielka dlatego, że ufam, iż swoją muzyką, pieśnią, kolędami, pastorałkami porwie nas i poprowadzi 2023 rok. Życzę, aby wszystko to, co oni dzisiaj wyśpiewają, spełniło się w życiu Państwa i aby było natchnieniem do codziennej, trudnej często pracy, którą wykonujemy. Zwłaszcza dla leśników, przed którymi są bardzo duże wyzwania. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy dzisiaj tutaj są. Wielu chciało być i mogę powiedzieć, że życzę Państwu szczęścia, bo po części jesteście już szczęściarzami, że jesteście na tej sali. Bardzo wiele osób chciało być na koncercie. Niestety sala ma ograniczone możliwości. Ale niech szczęście Państwu sprzyja. Myślę, że ta wyjątkowa atmosfera Nowego Roku i Mała Armia Janosika spowodują, że nowy 2023 rok będzie dla Państwa szczęśliwy. Dziękuję Panu Dyrektorowi i Panu Nadleśniczemu, że dzisiaj w tym koncercie możemy uczestniczyć. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.